Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. No mecz na szczycie, można powiedzieć. Przyjechaliśmy do Chojnic. Wiadomo, że ten remis, tak jak tutaj szliśmy po drodze, Tomek mówił, no, cieszę się najbardziej z tego drużyny, które nas gonią. Ciężko było w tym spotkaniu, myślę, o stworzenie sytuacji, szczególnie w pierwszej połowie, ta druga połowa też do momentu, kiedy to wszystko było bardzo dynamiczne, bardzo zdyscyplinowane, więc i jeden i drugi zespół, myślę, z taką dużą dozą asekuracji to spotkanie rozgrywał, nie chcieliśmy się też do końca otworzyć, wiedzieliśmy, co może się zdarzyć, kiedy będziemy gdzieś tam za bardzo się otwierać i w jakiś prosty sposób stracimy piłkę. No niestety mieliśmy plan, wierzyliśmy, że ten mecz się otworzy w końcówce, wierzyliśmy w to, że w tej końcówce zaczniemy stwarzać sytuację. No niestety straciliśmy bramkę i myślę, że to było takim momentem, że na koniec, w końcowym rozrachunku trzeba się cieszyć z remisu, że doszliśmy i że potrafiliśmy to spotkanie jeszcze zremisować. Były sytuacje w końcówce, no ale niemniej daleka podróż do domu, jeszcze sporo kolejek, trzeba grać dalej. Dzień dobry jeszcze raz. Idąc tutaj z trenerem ustaliliśmy sobie wspólną wersję zdarzeń. Przy remisie tak najczęściej jest. Myślę, że słowa trenera trafnie pokazują, jaki to był mecz zamknięty, mecz dwóch drużyn, które mogły więcej stracić niż zyskać, chociaż no, nasze zwycięstwo pewnie i ta przewaga punktowa, którą by to zwycięstwo dało, pewnie byłoby czymś fajnym. My też będziemy ten punkt szanować. Przewaga sprzed meczu została jakby utrzymana. Do końca sezonu zostało wiele trudnych spotkań i od jutra będziemy już myśleć tylko i wyłącznie o najbliższym meczu ze Śląskiem.